Dobry wieczór, witam was serdecznie. Tutaj Patryk, zapraszam was dzisiaj i jutro ze mną do wspólnej zabawy. Rozpoczynamy już od pierwszej zagadki, którą tutaj mamy na naszym ekranie. Jest to zagadka tablicowa. Zagadka, której typ bardzo lubię, bo lubię ogólnie grać takie rzeczy, które są ukryte w kopercie na przykład, albo na tablicy. Więc mamy, doprosiłem się reżysera. Zwierzęcia na M szukamy. Ja już tutaj poproszę o grafikę, poproszę o kwotę, o którą zagramy. Zwierzątko na M, o właśnie 500 zł, czyli bardzo atrakcyjna, bardzo fajna nagroda jak na początek naszego programu. Myślę, że bardzo łatwo będzie znaleźć to zwierzę na literkę M i myślę, że nie powinno być z tym żadnego problemu. Ja w międzyczasie przypomnę zasady naszego programu, ale w międzyczasie oczywiście możecie się zgłaszać tutaj do mnie do studia. Fabryka Zagadek to jest nick na Skype, tutaj dzwonicie, stawiacie otwartą linię i zdobywacie nagrodę, oczywiście nagrodę taką za odpowiedź z mojej koperty, ale może przejdźmy tak od początku do końca te wszystkie zasady. Aby wziąć udział w naszym programie, musisz mieć skończone 12 lat. Zgłoszenia do programu przyjmowane są pod widocznym na dole ekranu nickiem Skype podczas trwania programu. Aby dostać się na antenę, należy trafić na otwartą linię, czyli na moment losowania gracza spośród zgłoszeń. Jeżeli trafisz na otwartą linię, nasz system do ciebie oddzwoni i automatycznie połączy cię ze studiem. Nagrodę wygrywasz, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Pamiętaj, że nie gramy o prawdziwe pieniądze, lecz o umowne nagrody, które zapisują się na stronie programu. Zebrane punkty możesz wymienić na prawdziwe nagrody, m.in. na doładowania. Szczegółowy wykaz wymian dostępny w regulaminie. Halo, halo, kogo witam? Nie o panu Okulikę, a małpa. Małpa? Jeszcze nie małpa. Jeszcze nie małpa, ukryła się w kopercie. A wszystkich szczegółów oczywiście o regulaminie dowiecie się na stronie www.fabrykazagadek.xx.pl. No dobrze. Pierwszy pomysł już za nami. Właśnie Marcinku, powiedz widzą, co to jest za świeczuszka. To jajko. Mnie tak ciekawi, skąd on się tutaj wzięło. Jajko jak jajko, powiadasz? No patrz, można i tak. Ale to ma taki nastrój zrobić, w tablicy się nie spali. Halo, halo, kogo witam? Dzień dobry, Artur. Witam, panie Arturze, poproszę o odpowiedź. Meduza. Meduza, to jeszcze nie jest meduza. Jeszcze nie jest meduza, ale zapiszemy na naszej tablicy. Jakie jeszcze zwierzę może być na M? No właśnie, jeśli ty już masz pomysł, to oczywiście dzwoń Fabryka Zagadek pisane łącznie. Tutaj masz szansę zdobyć nagrodę. Masz szansę 500 zł zgarnąć za odpowiedź z koperty. Jakie może być jeszcze to zwierzątko na M? Właśnie Marcinku nie odpowiedz... O, właśnie Marcinek mi odpowiedział, że nasza tablica jest ognioodporna, także się nie spali, oby. No dobrze, halo, halo, kogo witam? Dzień dobry, makrela. Makrela. Fajny pomysł, jeszcze nie z koperty, zapisujemy makrelę. No i lecimy dalej. Jaki jeszcze zwierzaczek na literkę M tutaj jest możliwy? Jaki zwierzaczek się nam ukrył w kopercie? No, kto już ma pomysł? Szybciutko. Fabryka Zagadek pisane łącznie. Bardzo szybkie tempo, jak na dzisiejszy program. Bardzo fajny początek. Mam nadzieję, że tak do końca zostanie. No i zobaczymy. Małpa, meduza, makrela. Co jeszcze? Jaki masz jeszcze pomysł? Tutaj widzę, że pan Artur dodzwonił się dwa razy pod rząd, więc widzicie, że problemu z trafieniem na otwartą linię nie ma. Wystarczą tylko chęci i wystarczy pomysł. Teraz jest to zwierzę na literkę M. W takim razie, jakie jeszcze może być zwierzę? No to M. Małpa taka faktycznie popularna dosyć. Meduza, makrela, no znane zwierzęta. To w takim razie, jakie jeszcze może być zwierzę na literkę M? Powiedziałbym, że do 3 razy sztuka, ale już nie mogę. Po 4 telefon. Kogo witam? Krykowa. Witam, panie Krzysiu, poproszę o odpowiedź. Mule? Nie, jeszcze nie. To jeszcze nie jest ten zwierzak. Ale lecimy dalej. Halo, halo. Dzień dobry, Minug. Marcinku, co to była za nazwa? Minug? Co to jest? Już sobie sprawdzę. No proszę, wiecie co? Ja tu się chciałem reżysera zapytać, a reżyser się mnie wygania do przeglądarki internetowej. Minug. Ale to sprawdzę. Nawet tak z ciekawości, sam dla siebie. Minug. Minug. Przez oskreską, faktycznie. Minug rzęsny. No faktycznie, coś tam jest. Coś tam jest. Ale to 1000 zł, to raczej powinien być jakiś taki entuzjastyczny tutaj dźwięk, a nie ajajajajaj, no. Ja wiem, że ty lubisz ajajajajaj, ale bez przesady.
1000 złotych już jest. Minuk rzeczny, no proszę, minuk morski. Petromyzon marinus. Pasożytniczy gatunek bez żuchowca? To chyba nie to. Albo to. Nie wiem. Ja tam się nie znam na biologii. Tam bardziej walkie. Matematyczno-fizyczne przedmioty, chociaż fizyki nie lubię. No patrzcie, tak to bywa. Właśnie, Marcinku, tutaj orientujesz się, czy ktoś z naszej ekipy ma teraz rekolekcję? Bo... A, Konrad miał... Ja mam teraz, w tym tygodniu. No właśnie, halo, halo? Małże? Jeszcze nie małża, jeszcze nie małża. W takim razie co? Kto ma już pomysł na rozwiązanie tej zagadki? Oj, muszę sobie wyciszyć jedną, że mnie nie zadzwoni, to będzie nieprzyjemnie. No proszę. Jakie tutaj jeszcze zwierzątko na M da się nam ułożyć? Marcinku, a mógłbyś to jajko przestawić jak bardziej na środek tej tablicy, pod środek tej tablicy, bo tak się boję, że ono się spali, naprawdę. Będziemy mieli pierwszy tutaj pożar w historii internetowej Okol TV. Jak dobrze, że jestem w studiu obok, Marcinku. Jak dobrze. Jakie jeszcze zwierzątko da się ułożyć? Kto ma już w takim razie kolejny pomysł? Kto już sobie poradził? Ja czekam i... Oj, co to, to są za odgłosy tajemnicze. No, szybciutko. Ta świeczuszka, mam nadzieję, że wam jakiś pomysł tutaj do głowy przyniesie, przeprowadzi. Tak wam oświeci drogę. Oby. Drogę do zdobycia nagrody. Jak ładnie powiedziałem. No, szybciutko. Kto już ma pomysł? Kto już sobie przede wszystkim poradził z tą zagadką? U tych zwierzaczków na literkę M trochę jest, ale skoro ich trochę jest, to powinniśmy te propozycje wykluczać, więc powinienem telefon za telefonem słyszeć, a tak nie słyszę, więc słabo nieco. Kogo w takim razie usłyszę w studiu? Halo, halo? Ujejku! Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Miękuch? Miętus, jeszcze nie miętus. Jeszcze nie miętus, tak mi tutaj reżyser podpowiada. Skoro nie miętus, to co? Sam było, muszę sobie powiększyć ekranik, bo taki malutki, że ja to nic nie widzę na tej tablicy. Małpa, meduza, makrela. Co jest w czwartym, Marcinku? Bo ja nie widzę. Aha, okej. Okay. Minuk, małże, miętus. Ma strasznie coś mi się tablica rozmazuje. Ale nieprawda, ja nie mam słabego wzroku, ja mam bardzo dobry wzrok. Tylko że leniwy czasami po prostu. No, w takim razie kto będzie kolejnym graczem, który tutaj po pierwsze zadzwoni do mnie do studia, albo graczką, bo jeszcze żadnej pani nie słyszałem. O, 2000, no właśnie, 2000 gwarantowane, to zobaczcie, bardzo fajna nagroda, bardzo ciekawa zdobycz, można powiedzieć. Mam nadzieję, że ty się na tą zdobycz skusisz, że mam nadzieję, że właśnie ty zgarniesz to 2000 zł. Dobry wieczór, kogo witam? Dobry wieczór, Artur. Witam, panie Arturze, poproszę o rozwiązanie. Makak. Makak. Jeszcze nie makak, jeszcze nie makak. W takim razie co? Marcinku, dużo jest tych zwierzaczków na literkę M? Okej. Okay. No to zobaczymy, kto będzie w takim razie kolejną osobą. Mam nadzieję, że ta kolejna osoba już zdobędzie nagrodę. Żebyśmy zbyt długo nie musieli czekać. Tylko zobaczymy, na kogo teraz my musimy czekać. Teraz już ma w niepewności. Ktoś na pewno chce tam te 2000 zł zgarnąć, myślę. Mam wrażenie. Ja bym chciał, ale nie mogę. No nie, przesłodziłem sobie herbatę. To niedobrze. Jak sobie przesłodzam herbatę, to później... później to... No, nie mogę spać w nocy. O, sobie zobaczę jedną rzecz. Tak z ciekawości, skoro nie słyszę telefon, to sobie zobaczę pytanka bonusowe. O proszę, Marcin, jak mi przerwał. Halo, halo, kogo witam? Kiko? Witam, panie Krzysztofie, poproszę o odpowiedź. Mintaj? Jeszcze nie mintaj.
pierwsze pytanie banalne, trzecie proste. Drugie to jest na... Dobra, nie mogę jeszcze mówić pytań bonusowych, skoro jeszcze to bonus nie gramy. Marcinek, to mnie zabił. Słucham? Gramy, ale proszę! 22 tysiące złotych razem do wygrania, czyli 2000 gwarantowane plus 20 tysięcy bonus. Bonus to jest 5 szybkich pytań w ciągu 30 sekund, jeśli na nie odpowiesz prawidłowo, cała nagroda wędruje na twoje konto. A jeżeli nie, to 2000 oczywiście tak jest gwarantowane w twoich rękach. Dobra, no to wracając do bonusu. Pierwsze pytanie bardzo proste. To jest błąd w tym pytaniu, Marcinku. Chciałeś mnie zmylić. Chyba, że... pierwszym literówka. Albo w drugim wyrazie literówka, albo pierwszy źle odmieniony. A? Widzisz, jak jestem spostrzegawczy. Mani nagroda by się przydała. Nie, ale to w tym pytaniu to mam zmienić drugi człon tej nazwy, czy pierwszy? Okej. Drugie pytanko. Jak się pisze po nocach te plany, Marcinku, to ja nie wiem, co tam od tej koperty wsadziłeś. Jak po nocach te plany piszesz. Oj, to nie dobrze. Trójeczka. Fajne pytanko. Chemiczne. Czwórka to polonistyczne. Piątka fizyczne. Halo, halo? Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Morświn. Morświn. Jeszcze nie morświn nam się schował w kopercie, ale... widać, że pan próbuje, widać, że panu zależy na zdobyciu tej nagrody. 22 tysiące, przypominam, do zgarnięcia za rozwiązanie. No i zobaczymy, kto to rozwiązanie odgadnie. Czy będzie to pan Artur, czy może pan Krzysztof? No właśnie, prawie zapomniałem. Tak to jest, jak dużo graczy u nas gra. Halo, halo? Halo, halo? Poproszę o odpowiedź. Mops. Mops. O, Hania lubi mopsy. Ucieszyłaby się. Ale jeszcze nie mops. Jeszcze nie mops w kopercie się nam ukrył. O, właśnie. Nie, Marcinku, mops taki piesek, a nie ośrodek pomocy społecznej. Gdzie? O, właśnie, opowiem taką historię przy okazji o Hani. No nie, no, ja mówię teraz historię o Hani, a o tej koleżanka Hani do mnie dzwoni. Chyba, żeby się zapytać, gdzie jest Hania. No proszę. Wszyscy chcą mi się przerywać. Ale tak wracając do wczoraj, umówiłeś z Hanią do takiej... zaraz zakończę. Halo, halo, kogo witam? Muł. Muł. Pan Krzysztof odpowiedział, że muł, ale dobrze, muł też. Halo, halo, kogo witam? Dzień dobry, Miruna. Jeszcze nie. Jeszcze nie został odpowiedź z koperty, ja może tak szybko dokończę. My się umówiliśmy z Hanią w Centrum Łodzi. Na przystanku. Ja jechałem z jednego kierunku, Hania z drugiego. No i napisałem jej, że tak się te rozkłady dobrały, że się spotkamy jakby przy tej samej ulicy o tej samej porze. Dokładnie tam o 14.07 chyba. No i Hania jechała tym tramwajem i już jest ta 14.07, rozumiecie państwo? Ja sobie stoję na tym przystaneczku, czekam przy tej ulicy, no i Hania do mnie dzwoni. Pyta się mnie, gdzie jestem. No ja tej mówię, że jestem na tej ulicy. A Hania mówi, że nieprawda, bo ona jest na tej samej ulicy, tylko że pod inną nazwą. Się spytałem, jaka to ulica. Okazało się, że to jest inna ulica. No i teraz powiem państwu, dlaczego Hania wysiadła. Otóż, jak jej napisałem, że będziemy o 14.07, to Hania jak zobaczyła 14.07, to wysiadła z tramwaju. Wysiadła dwa przystanki wcześniej, ale kto by tam na to uwagę zwracał? A, no i mieliśmy się spotkać na ulicy Zielonej. I Hania zobaczyła zielony sklep i zielony skwer na tej ulicy, dlatego pomyślała, że to jest zielona. Halo, halo? Muszyca. Jeszcze nie, jeszcze nie muszyca. No i taka to się historyjka nam zrobiła. Jaki z tego wniosek? Nie, no. Nie każcie kobiecie jeździć z samej komunikacją miejską, bo to się skończy. No. Tak to mniej więcej wygląda. A właśnie, jak wygląda nasza teraz tablica? Nasza tablica już jest prawie w połowie napełniona. No i mam nadzieję, że już jej na... Halo, halo, kogo witam? Halo, halo? Minug. Był.
Marcinek się ze mnie śmieje, bo ja coś chciałem powiedzieć i nie potrafiłem wysłowić. Ale właśnie, już nie chcę, żeby ta tablica była jeszcze bardziej zapełniona i zapełniona, tylko już po prostu, żeby była cała... jeju, no, co ja dzisiaj mówię? Żeby była... Żeby koperta tej tablicy była otwarta. O! Pięknie sformułowane zdanie przez Patryka. Ja nie jestem dobrym polonistą, ale wyraźnie bym się chciało pracować. No dobrze. Jakie jeszcze zwierzątko na literkę M da się ułożyć? Osoba, która ma pomysł, oczywiście może tutaj do mnie zadzwonić. Ja czekam i ktoś właśnie wybrał nasz numer. Kogo witam? Pozdrowienia. Ja. Hej. Bok. Oczywiście, że pozdrowię Hanie. Pan odpowiedzieć niestety nie jest odpowiedzią z koperty. Ale Hanie się udzielić z pozdrowień. Już też kojarzy niektórych graczy. Niektórych. Nie wszystkich. Ale niektórych. W takim razie, kto będzie już kolejną osobą? Kolejną osobą, która trafi do studia i być może zgarnie nagrodę. Już Marcinku, jakie ja mam kreatywne zadanie? Produkuję gwoździe. Nawet nie... No, widzisz, jak jestem zdolny. No, bo gwoździe nic nie sprzedają, to trzeba je w fabryce wyprodukować. Bo tutaj produkujemy zagadki, a u mnie w fabryce w mieście, takim wirtualnym, to się produkuje gwoździe. Nie wiem po co. Chyba, żeby dom budować. No dobrze. Kto już w takim razie będzie w stanie mi podać odpowiedź do naszego zwierzaka, do naszej koperty? Halo, halo? Mamut. Mamut? Jeszcze nie mamut? To był pan... pan Artur? Ten drugi pan Artur? O, to fajnie. Szkoda, że nie powiedział, że to jest on, bo jak on nie mówi, że to w cudzysłowie ja, to tak się trochę gubię czasami. A mam nadzieję, że zaraz się przedstawi. Zobaczymy. Bo ja teraz o imię nie zapytałem, faktycznie. Ja czasami pytam, bo to imię czasami nie, to różnie bywa. Kto w takim razie znalazł sam swój zwierzątko na literkę M? Kogo witam? Mrówkojad. Mrówkojad? No fajna odpowiedź, jeszcze jest koperty. Lecimy dalej. Fabryka zagadek pisane, łącznie tutaj dzwonicie do naszego studia. Tutaj macie szansę zgarnąć nagrody. Czekam, a ja się w międzyczasie napiję tej przesłodzonej herbaty. Się źle skończę. No, jest taka słodka. Halo, halo? Ojej, wyleciało mi szybciutko. Modliszka. Modliszka, to widzę, że pan Artur po prostu poznałem. Modliszka, jeszcze nie modliszka. W kopercie się tam ukryła. W takim razie, co nam się ukryło w kopercie? 44 tysiące aż do wygrania. To widzę, że Marcinek podnosi kwoty, ja nawet na nie nie zwracam uwagi. Bo się skupiam na historyjkach. Nagrody widzicie, a historyjek nie widzicie, więc może i tak dobrze. Marcinek, nawet ty się igrasz z losem. No, jak będzie pożar w studiu, to ja to nie odpowiadam. Dobry wieczór, kogo witam? Dobry wieczór, Artur. Witam, panie Arturze, ponownie. Poproszę o odpowiedź. Marmozeta lwia. Jedno słowo. Zwierzę z jednym... Zwierzę jedno wyrazowe się ukryło w kopercie, może tak. W takim razie, co nam się mogło w tej kopercie ukryć? Halo, halo? Mangusta. Mangusta jeszcze nie. Jedno słowo. O, tu widzę, że napis na ekran jest. No i kto sobie już poradził? 44 tysiące złotych do wygrania. Tutaj teraz w fabryce zagadek w poniedziałkowym wydaniu. I tak poniedziałek też zawsze rzeźko. Właśnie. Czy są tutaj wśród nas jacyś gimnazjaliści, licealiści, nie wiem, może ci inni uczniowie, którzy mają rekolekcje? Jak tak, to proszę powiedzieć. Tak się z ciekawości dowiem, gdzie są jeszcze rekolekcje. To chyba od parafii zależy. Bo na przykład jedno gimnazjum w Łodzi nie miało rekolekcji tydzień temu. A ja mam teraz. No ja nie wiem, od czego to zależy. Uwaga, 55 tysięcy do wygrania, czyli 5 tysięcy złotych gwarantowane. 50 tysięcy bonus, czyli ogromna nagroda. Taka bardzo ciekawa, bardzo fajna. Tylko kto się na nią skusi? Kto poda mi jeszcze nazwę zwierzątka na literkę M? Szybciutko. Dobry wieczór, z kim rozmawiam? Dobry wieczór, z Arturem znowu. Witam ponownie, poproszę o odpowiedź. Mungo. Mungo. Aż znowu sprawdzę, co to jest to Mungo. Coraz ciekawsze te nazwy. Słucham?
Aha, no dobra. Maciek, jak zawsze mocno pomocny. No dobrze. Kto już w takim razie sobie poradził, kto już wie, kto zna rozwiązanie przede wszystkim, bo jeśli ty myślisz, że twoja odpowiedź jest odpowiedzią z koperty, to oczywiście sprawdź swój pomysł i wybierz tutaj nasz numer do studia. Z kim rozmawiam? Z Kubą. Witam panie Jakubie, poproszę o odpowiedź. Marlin. Jeszcze nie to, jeszcze nie ta propozycja. Czekam dalej, lecimy dalej z następnymi propozycjami. Mam nadzieję, że te propozycje już będą ostatnimi, że będę mógł tutaj tą kopertę otworzyć, pokazać wam jaka jest odpowiedź, jakie jest rozwiązanie. No i wtedy coś zrobimy. Zrobimy pod tym kątem oczywiście, że przejdziemy do następnych gier i zagadeczek bardzo fajnych, przygotowanych na dzisiaj. No tylko kto już sobie poradzi. Szybciutko. Kurczę, no. Nie dadzą mi spokoju dzisiaj. Koleżanka Hani znowu do mnie pisze i mnie nęka. O, proszę. Stówka nagrody pocieszenia. Czyli za każdy nowy pomysł zaoferujemy 100 zł. Czyli nieważne, czy twoja odpowiedź będzie odpowiedzią z koperty, czy nie, i tak wygrasz. I tak dasz radę, i tak jakąś nagrodę zdobędziesz. Odpisałem tej koleżance. Spokoju mi nie da. Co za ludzie. Dobry wieczór. Muchołówka. Muchołówka. Nie, to jeszcze nie jest odpowiedź z koperty, ale muchołówka z czymś mi się kojarzy. Nie wiem z czym. Więc sobie nie przypomnę. Muchołówka. No kurczę. Ale oczywiście gratuluję, 100 zł wędruje do pana jak najbardziej. Pierwsza nagroda już dzisiaj rozdana. Bardzo dobrze, oby tak dalej. No i lecimy dalej, lecimy z kopytem. Mam nadzieję z następnymi zagadeczkami, z następnymi pomysłami. Ojej, ojej. Pierwsza nagroda już rozdana, oby tak dalej. Obyśmy najwięcej tych nagród dzisiaj rozdali. Tylko ktoś musi trafić w tą odpowiedź z kopety. Trzeba pomyśleć jak Marcinek, co jest bardzo trudne, bo nawet ja znam Marcinka może nie tak długo, ale Marcinek to jest skomplikowana osoba, jeśli chodzi o zrozumienie tego, co on ma na myśli czasami. Halo, halo? Jeśli chodzi o Mustang. Jeszcze nie, ale stuwa dla pani. Wreszcie jakaś pani się odejdą, co dzwoniła. Bardzo ładnie, bardzo dobrze. Bardzo się z tego powodu cieszę, że nie tylko sami panowie grają. No. Żeby później nie było, że coś do kogoś odrzucamy, czy coś ze względu na płeć, tutaj wszyscy mogą trafić na otwartą linię, naturalnie, bez żadnych problemów. No, ale trzeba chcieć przede wszystkim. Trzeba po pierwsze chcieć zagrać z nami i chcieć trafić do studia. Kto w takim razie sobie już dał radę? Jedno słowo. I kogo witam? Dzień dobry, może po prostu Mucha. Mucha. Faktycznie, bardzo prosty pomysł, co prawda za stówkę gwarantowaną, ale to jeszcze nie Mucha. Więc widzicie, 100 zł nagrody pocieszenia, 66 tysięcy do wygrania z odpowiedzi z koperty, czyli naprawdę bardzo, bardzo duża, fajna nagroda. Mam nadzieję, że dla ciebie, mam nadzieję, że ty się na nią skusisz, że ty zaraz zagrasz z nami, a właściwie teraz zagrasz, bo warto wybierać nasz nick do studia już teraz i zdobywać fajne, atrakcyjne nagrody. Kogo witam? Markaczka. Markaczka. Pan Kuba chyba, tak jak mi się wydaje. Tak, pan Kuba, na pewno. To jeszcze nie jest to zwierzę w każdym razie, ale jeśli ty wiesz, jakie to zwierzę może być w kopercie, oczywiście masz szansę zdobyć albo stówek gwarantowaną, jak pan Kuba przed chwilą, albo nawet 66 tysięcy złotych, jeżeli podasz mi odpowiedź z mojej koperty. W takim razie, kto będzie tą osobą? Kto już sobie poradzi? Szybciutko. Fabryka zagadek na Skype, tutaj nasz nick wybieracie do studia, tutaj dodajecie do kontaktów i gracie, bawicie się razem ze mną. Mam nadzieję, że ktoś sobie już poradzi. Oby. Halo, halo, kogo witam? Krzysiek. Witam panie Krzyśku, poproszę o odpowiedź. Miecznik. Jeszcze nie miecznik, jeszcze nie to. Ale oczywiście stuwa do pana wędruje. Gratuluję serdecznie. No i lecimy dalej. Gdzie zaraz nie będzie miejsca na naszej tablicy. Już. Czas najwyższy, żeby za kartę pomyśleć. Już.
Ojejku, już 25 minut programu za nami, ja nie wiem kiedy to zleciało. Halo, halo? Mamba. Mamba, czarna mamba, normalnie jak Iwona Pawłowicz, ale jeszcze nie. Jeszcze nie to. Jeszcze nie to zwierzę. Stuwa dla pana oczywiście. I halo, halo? Mandryl. Jeszcze raz? Mandryl. Mandryl, jeszcze nie. Jeszcze nie ten zwierzaczek się nam w kopercie ukrył. W takim razie jaki? Kto ma już pomysł? Kto już wie? Szybciutko, jeśli wiesz, to dzwoń. Nie masz na co czekać. Masz szansę tutaj nawet bardzo, a na pewno, bardzo fajne, ciekawe nagrody zdobyć. W takim razie? Kto już się zgłosi? Szybciutko, fabryka zagadek. Stuwa na pewno, może 66 tysięcy. Może też na pewno, zobaczymy jak tam pójdzie. Mam nadzieję, że teraz grasz z nami, że bawisz się razem z nami w fabryce zagadek. Nasze zagadki się produkują cały czas i czekają już tylko, żeby się zaprezentować po tej grze, ale musimy tą grę oczywiście rozwiązać. Mimo, że tablica nam się kończy, my tą grę jeszcze dogramy do końca, bo chcemy tą odpowiedź znaleźć z koperty. Halo, halo? Muflon. Za stówę, faktycznie. Marcin, jak ty się energiczny jesteś. Tak zawsze? Wiesz, że dzisiaj byłem w kosie na rekolekcji, to była taka bardzo, bardzo energiczna osoba. Nie ksiądz. Bo mieliśmy takich gości na rekolekcjach z innej parafii, taka młodzież. Jeden gość był taki bardzo, bardzo energiczny. Bardzo się do tego kościoła przywiązał. No i jak były tam piosenki, to on prawie tańczył pod takie nietypowe zachowanie dość. Też miał bardzo dużo energii. Halo, halo? Dzień dobry, może Marcinkowi znana nazwa Makolongwa? Nie. Jeszcze nie to. A Marcin, skąd ty znasz tą nazwę? A. No okej. Okay. W takim razie kto będzie kolejną osobą? Szybciutko. Fabryka zagadek. Tutaj dzwonicie. Kolejna stuwa już oddana. No bo i zobaczymy kto tutaj pobierze się wiedzą i wygra. No szybciutko. O, uwaga, mam podpowiedź. Rozpoczynam się od literek MA. Ma? Jak to może być zwierzę? Za kolejne pasujące do tej podpowiedzi oczywiście zapłacę stówę, jeśli Marcin może dobrze na tablicy. O. 77 tysięcy, wow, no już naprawdę olbrzymia nagroda, bardzo, bardzo wysoka, mam nadzieję, że do ciebie powędruje. Tylko musisz się zastanowić, poszukać w swojej głowie, albo być może w jakichś innych źródłach. Bardzo ładnie, Marcinku. No i wtedy zobacz, sprawdź swój pomysł i być może będzie on tym pomysłem, który Marcinek ukrył w kopercie. Sądzicie, że faktycznie odpowiedź nie jest najprostsza, bo 7 tysięcy gwarantowane, już nie mówię o tym bonusie w 70 tysiącach złotych liczonych, ale no faktycznie, odpowiedź z koperty jest, teraz sobie sam spojrzę jaka. Faktycznie taka ciekawa. No proszę. No to lecimy dalej mimo to. Kto już sobie poradził? Na pewno ktoś ma ten pomysł już na odpowiedź. O co to będzie? Szybciutko. Fabryka zagadek, tutaj dzwonimy. No i tylko powędruje ta nagroda. Uwaga, kończymy zagadkę. 10 chwil nam zostało. Ten napis tak brzydko zasłania. Wróć. Chwilę tak brzydko zasłaniają ten napis, Marcin, wiesz? A, bo chwile są ważniejsze. A czy nie możesz tego napisu tak minimalnie na grafikę dać? Na lewo? O, widzisz, jest ładniej trochę, bo widać. O, no i ładnie. 9 chwil, znaczy to nie jest ładne, ale 9 chwil nam pozostało. I halo, halo, dobry wieczór. Mastiff. Jeszcze nie Mastiff, stuwa dla pana.
Gratuluję serdecznie zdobycia tej sporo malutkiej, ale fajnej nagrody. No i zobaczymy, kto będzie następną osobą. 9 kill. Halo, halo? Dzień dobry, może potoczna wersja małpy, czyli małpiszon. Małpiszon? Przekombinowane. Przekombinowane, ale słowa dla pana. 77 tysięcy ciągle w grze, 8 chwil. To jest 8 chwil, czy 8 graczy, Marcinku? 8 chwil, myślałem, że 8 graczy, tak się trochę zmartwiłem. Halo, halo? Manta. Telewizor Marcinka. Ale to jeszcze nie są dobre skoperty. 8 chwilek. No i zobaczymy, kto będzie następną osobą. Szybciutko. Kto już sobie poradzi? Albo kto już sobie poradził, być może. Czekam tutaj w studiu. Fabryka Zagadek pisałem łączyć, tutaj dzwonicie i uwaga, 7 chwilek. Kto już wie? No, ja czekam. Jedna przygotowana osoba. Halo, halo? Magot. Magot. Jeszcze nie Magot. Jeszcze nie o tym pomyśleliśmy. W takim razie o czym? No, szybciutko. Kto już ma pomysł? Kto już sobie poradził? Jedna przygotowana osoba. I? Fabryka Zagadek pisane łącznie. Kto już sobie dał radę? Szybciutko. Uwaga, 6 chwilek. Kto już wie? Kto już sobie poradził? No, szybciutko. Kto to będzie? Kto będzie tą osobą z pytaną? Kto będzie tą osobą, która sobie już dała radę? 5 kg, uwaga, 77 tysięcy w grze. Może, Marcinku, zróbmy 88 tysięcy, co? O, halo, halo. Nie usłyszałem. Mandarynka. Mandarynka? No, tak. 100 wad dla pana. Gratuluję serdecznie. Marcinku, bo ja nie usłyszałem telefonu. Pierwszy raz mi się to zdarzyło w mojej karierze, żeby telefonu nie usłyszeć. No, zdarza się, no owszem. 5 chwilek, uwaga. Wiesz, Marcinku, ja bym czasem mógł mówić i mówić, a gracz to bym nie usłyszał. Tak to czasem bywa u mnie. Halo, halo? Dzień dobry, Maskonur. Maskonur? Stuwa dla pana, ale to jeszcze nie jest Maskonur i proszę, doprosiłem się o 88 tysięcy. Bardzo dobrze, naprawdę. Mam nadzieję, że już do tego rozwiązania się zbliżamy, a na pewno się zbliżamy, bo już Marcinek nie ma gdzie zapisywać. 4 chwilki, uwaga. No proszę, jak podziałało. Halo, halo? To będzie... Manat. Manat, zatrzymanie akcji. Nie, to jeszcze nie to. Jeszcze nie to zwierzątko. Halo, halo? Marmozeta. Marmozeta? W cinku? Coś w tym rodzaju, ale słowa dla pana, bo wiemy, że faktycznie szukacie tych nazw zwierząt, więc to bez wątpienia muszą być jakieś prawidłowe nazwy. W takim razie kto? Kto już wie? Aż 88 tysięcy teraz do zgarnięcia. Dla kogo? Ktoś tutaj do nas zgłosi, szybciutko. Fabryka Zagadek. Czeka na ciebie. W takim razie, kto już sobie poradził? Szybciutko. Aż 88 tysięcy do wygrania. Olbrzymia nagroda. Dla kogo? Halo, halo? Mata, mata. Jeszcze nie to. W takim razie jakiś zwierzak. Halo, halo? Mazurek. Mazurek?
Tak, właśnie miałem to powiedzieć Marcinkowi Dąbrowskiego, ale to jeszcze nie Mazurek. To w takim razie... Jakie zwierzę? Uwaga, trzy chwilki. Halo, halo? Malamut. Coraz ciekawsze te nazwy. My oczywiście stówy rozdajemy, ale my chcemy 88 tysięcy rozdajeń stówę. Bo stówę to możemy dać za zagadkę typu słowo, a nie za zwierzaczka. Znaczy za zwierzaczka też, no ale... Lepsze byłoby jakaś taka zagadka, z której trzeba byłoby jakoś tak, nie wiem. Gdyby rozwiązanie było bardziej oczywiste, to wtedy stówę, ale... Tak, to nie jest. No kto będzie kolejną osobą? Jeden przygotowany gracz. Szybciutko. Dobry wieczór. Halo? Mandryl, ale już był. Był. Faktycznie. Dwie chwilki, uwaga. Co sobie poradzisz? Szybciutko. Nie mamy już czasu. 10 tysięcy? O, proszę, uwaga, nawet 100 tysięcy do wygrania. 10 tysięcy złotych gwarantowane. 90 tysięcy złotych bonus, czyli do wygrania nawet 100 tysięcy złotych. Olbrzymia nagroda. Czeka na jedną przygotowaną osobę. Na kogo? Teraz już się nie możesz poddać. Już szukaj tego zwierzęcia. Być może ten twój właśnie zwierzak będzie zwierzakiem z koperty. I zdobędziesz nawet 100 tysięcy złotych. Szybciutko. Halo, halo? Mangaba. Nie. Stuwa dla pana. Marcinko, może podwyższymy nagrodę pocieszenia też dwukrotnie. Do 200. Halo, halo? Mara. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie ten zwierzak. W takim razie jaki? No? Szybciutko. Kto już sobie poradził? Halo, halo? Majkong. I jeszcze nie to. W takim razie? Kto już ma pomysł? Kto już wie? Szybciutko. Fabryka zagadek pisane łącznie. I? Jedna przygotowana osoba. Kto to będzie? Jedna chwila, uwaga, mamy ostatnią literkę podaną. Rozpoczyna się od M, a kończy się na N. Ale to jest ostatnia chwila na rozwiązanie tej zagadki. To jest ostatnia szansa na zdobycie takiej olbrzymiej nagrody. Ja nie wiem, czy taka nagroda się jeszcze dzisiaj powtórzy. To jest aż 100 tysięcy złotych. Takie nagrody tylko w naszym programie. I kto zdobędzie tę nagrodę? Kto się o nią pokusi? Szybciutko, jedna przygotowana osoba. I kto to będzie? Ma? N. Szybciutko. Ostatnia chwila i... Kto ma pomysł? Halo, halo? Mam palon. Brawo! Z kim rozmawiam, tak jeszcze zapytam? Witam, panie Jakubie. 10 tysięcy złotych jest już pana, a czy jest pan gotowy zagrać o naszego bonusa? Tak. Przypominam, że walczymy o 90 tysięcy złotych. Czytam w takim razie pierwsze pytanie. Kto prowadził polską edycję teleturnieju Najsłabsze Ogniwo? Kazimiera Szczuka. Bardzo dobrze. Wymień członków kabaretu Ani Mru Mru. Marcin Wójcik, Michał Wójcik, Waldemar Wilkołek. Bardzo dobrze. Którego pierwiastka jest najwięcej w powietrzu? Azotu. Bohaterem której powieści jest Rodion Raskolnikow? Aj, czas się nam skończył, ale bardzo dobrze panu szło. Zbrodnia i kara.
tej powieści bohaterem jest Rodion Raskolnikow. No dobrze. Lecimy dalej. Co tym razem? Tak, o, tak, Marcinku, dostał nagrodę. Zresztą nie wiem, czy to, nie wiem, czy to jest dobra decyzja z twojej strony, bo Marcin zaraz musi wysłać trudnego. Ale został nagrodę. Zagrajmy o te 100 tysięcy złotych dalej. Mamy. Cały Marcinek. Co to jest, Marcinku? Pandy? Naprawdę? Mam taki mały ekranik, że nic nie widzę. A cóż to te pandy? Znajdź pandy różniącą się od pozostałych, tak? No proszę, 50 obrazków, tak to jest, jak Patryk podejmuje nagłe decyzje. Marcinek mnie skusił z 100 tysiącami złotych, a tu proszę taki klops, można powiedzieć, bo taka trudna zagadka. Szczególnie, że wcześniej nie przygotowywaliśmy się do zagadek na spostrzegawczość, a od razu wylokujemy z naprawdę trudnym zadaniem. Faktycznie nie jest najłatwiej, ale ktoś sobie musi poradzić, jak mi się wydaje. Dlatego 100 tysięcy złotych jest ciągle w grze. No i szukam jednego obrazka, innego spośród 50. Czyli faktycznie jest to wyzwanie. Marcinku, daj mi poproszę czas na szukanie. Żeby w tym czasie widzowie się mogli skoncentrować. Ile tego czasu? 3 minutki, dobrze. To ja te 3 minutki przez chwilkę się nie będę odzywać, znaczy będę się odzywać od czasu do czasu. W tym czasie zagadka jest w powiększeniu i macie za zadanie się dokładniej przyjrzeć. Zegar wystartował. Kto już wie? Kto już jest tą jedną przygotowaną osobą? Przypominam, że teraz ciągle szukamy. Jeśli nie masz rozwiązania, to nie wybieraj numer. Czy ktoś już znalazł? Przyjrzyjcie się dokładnie tym pandom. Po kolei. Panda jedna. Panda druga, trzecia, czwarta. Te wszystkie 50 pand musicie obejrzeć. Kto w takim razie sobie poradzi? Kto znajdzie tą pandę różniącą się od pozostałych? Aż 100 tysięcy złotych do wygrania. Może ja bym sobie przyjrzał pytania bonusowe. Te drugie. No nie jest źle. Nie jest źle. Zobaczymy w takim razie. Kto sobie poradzi? Kto będzie tą sprytną osobą? No, szybciutko. Czekam na telefon. I od kogo go usłyszę? No, szybciutko. Lecimy. Kto już sobie poradził? Ja czekam na jedną osobę i... Kto to będzie? Czasu na szukanie coraz mniej, a to znaczy już tylko, że wypadałoby dzwonić. Już ten czas na szukanie nam się skończył. Dlatego teraz ważne jest wykręcenie numeru do studia. Uwaga, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 i... Szybciutko, czas na szukanie minął. Teraz już jest czas na telefonowanie, jak ja bym to nazwał. Teraz już dzwonimy, konkretnie. Albo mamy odpowiedź, albo nie. Mam nadzieję, że macie.
razie. Kto już sobie dał radę? Szybciutko, dzwonimy teraz, w tym momencie, w tej chwili muszę usłyszeć jedną przygotowaną osobę. O, kto to będzie? Szybciutko, nie czekaj, nie masz na co, jeśli masz odpowiedź, jeśli jesteś tą być może jedyną osobą, która znalazła obrazek, wyszukując wśród pozostałych, to dzwoń. Szybciutko. Masz szansę zdobyć tą nagrodę. To od ciebie zależy, czy zgarniesz 100 tysięcy, czy nie. Ty musisz dać sobie szansę. Ty musisz sobie poradzić z tym zadaniem. Tylko od ciebie zależy. Czy pozwolisz sobie wygrać, czy też nie. Błyskawiczna decyzja. Błyskawiczny telefon do studia może sprawić, że będziesz bogatszy nawet o 100 tysięcy złotych. A potem muszę już bliska droga, żeby zgarnąć naprawdę fajne doładowanie i inne nagrody na naszej stronie internetowej. Więc? Kto już da radę? Szybciutko. Ja czekam. Na kogo? Kto już sobie dał radę? Jedna przygotowana osoba. I? Kto to będzie? Ja czekam. I? Kto już sobie poradził? Uwaga, kończymy program. To już jest informacja, że pozostało nam niewiele czasu. I na rozwiązanie tej zagadki, i na nasze dzisiejsze spotkanie. Osobom, które lubią z nami grać, przypominam, że jutro także o 20 będziemy mogli się razem bawić. Jutro także się o 20 ja sobie spotkam. Gwarantuję, że też porozdaję wam wiele ciekawych atrakcyjnych nagród. Tylko musicie po pierwsze ze mną być, a po drugie musicie teraz rozwiązać tą zagadkę. Żebym później nie był na was zły. Żeby nie zostawiliście, że zostawiliście właściwie 100 tysięcy w tym naszym sejfie. Zobaczmy, kto już sobie poradził. Szybciutko. Jedna przygotowana osoba. Jedna osoba mi wystarczy. Tylko kto? Kto to będzie? Szybciutko. Już naprawdę nie mamy więcej czasu. Kto? Kończymy program. Coraz mniej czasu. Kto już sobie w takim razie poradził? Uwaga, 10 chwil do końca programu. Coraz mniej czasu. Musimy już niestety rozpocząć rozliczanie, odliczanie, ponieważ tego czasu jest już coraz mniej. No a musimy schodzić z anteny. W takim razie nie musisz czekać do zera. Możesz wygrać już teraz. To od ciebie zależy, czy zdobędziesz nagrodę, czy nie. To od ciebie zależy, czy wybierzesz numer do studia, czy po prostu sobie odczekasz i powiesz: dobra, wygram jutro 20, przecież będzie fabryka zagadek, no to co mi po tym. Uwaga, 9 chwil. W czasie tych 9 chwil muszę usłyszeć odpowiedź. Od kogo? Kto będzie moim zwycięzcą? Kto wygra nawet 100 tysięcy złotych? To nie jest żadna pomyłka. My ciągle walczymy o to 100 tysięcy. Ciągle masz szansę zdobyć tą nagrodę. To kto ją zdobędzie? Kto pozwoli sobie wygrać? Szybciutko. Czekam w studiu. I...
8 chwilek. Kto w takim razie będzie osobą, która wygra? Kto będzie osobą, która już sobie poradziła? Uwaga, coraz mniej czasu. 7. Jeśli chcesz wygrać, to wybierz numer już teraz, nie czekaj do zera. Zaczekanie do zera nie cina, a jeżeli jeszcze teraz zadzwonisz, być może rozgramy jakąś taką szybką rundę, szybką zagadkę. Więc? Kto już sobie poradzi? Jedna sprytna osoba, 6. Coraz mniej. Kto wybiera numer? Szybciutko. To nie jest koniec zagadki. My już musimy kończyć program. Macie musimy tutaj poganiać, że musimy sam chęć schodzić. W takim razie... Kto sobie już dał radę? Szybciutko, nie ma na co czekać. Więc... Która sobie radę. Tu i teraz, w tym momencie. Szybciutko. Pięć. Kończymy program. Już naprawdę nie mamy więcej czasu. Marcinek nie pogania, że musimy z anteny schodzić. A uwierzcie mi, że jak Marcinek nie pogania, to już faktycznie coś jest na rzecz. Kto już wie? Kto już pomóc na rozwiązanie? To jest jakaś. Kto już sobie poradzi? Szybciutko. Czy jest już jedna przygotowana osoba? Jeśli tak, to czekam. Jeśli tak, to szybko wybierz numer. Czego kliknij tą zieloną słoneczkę na Skype. Być może to właśnie w tym samym momencie tutaj trafisz do studia. Być może to zaraz tobie będę ja gratulował zdobycia aż 100 tysięcy złotych. Ogromna nagroda i wiem, że nie jedna osoba z was się na nią skusi. A jeżeli chce się wygrać, należy uprzednio rozwiązać naszą zagadkę. Kto już ją rozwiąże? Kto już jest tą spostrzegawczą osobą? Szybciutko. No. 4 chwilki. I kto już wie? Kto już sobie poradził? Uwaga, 3. Coraz mniej czasu. I kto już wie? Nawet 100 tysięcy złotych do wygrania. Olbrzymia nagroda. Na pewno ktoś się zgarnie. Na pewno jest przed nami jedna osoba, tylko kto? Kto sobie poradził? Szybciutko! Naprawdę już nie mamy czasu. Nam naprawdę już zależy na tym, żeby tą zagadkę rozwiązać, żeby usłyszeć jedną zwycięzcę. Albo jedną zwyciężczynię. Kto to będzie? Dwie chwilki. I? Szybciutko, błyskawicznie, szybka decyzja.
albo podejmujesz się tego zadania, albo nie. To od ciebie zależy, czy podejmiesz się tego zadania, czy nie. Czy wybierzesz się z nim do studia, czy nie. W takim razie, kto to będzie? No szybciutko. Fabryka zagadek, ostatnia chwilka. Naprawdę nie mamy czasu, naprawdę musimy schodzić z anteny. Gdybyśmy ten czas mieli, z pewnością byśmy jeszcze inne zagadki rozegrali. Z pewnością... Zresztą... My i tak czekamy na jedną osobę. Wy doskonale wiecie, że my te zagadki mamy przygotowane. Tylko my czekamy na was. Na naszych graczy, na naszych widzów. Czekamy na jedną osobę. Wystarczy nam tylko jeden gracz. Nie potrzebujemy tej tłumów. Jedna osoba, która już sobie poradziła z naszą zagadką. Kto to będzie? No? Ostatni chwila, już naprawdę nie mamy czasu. Teraz liczy się tylko refleks. Więc? Kto już dał sobie radę? Uwaga, ostatnia chwila. Nie czekaj do zera. Wybierz numer już teraz. Uwaga, zero i... Czy jest jedna osoba? Szybko, tu i teraz. Naprawdę nie mam czasu. Ten Marcinek mnie przegania do Sławki, mi krzyczy. Że Patryk już się żegna, już się żegna. A się jeszcze nie pożegnam. Trzeba na jedną osobę zaczekać. Kto to będzie? No szybciutko. Jedna przygotowana osoba. Kto? Kto wybiera numer? No? Ktoś jeszcze w tej ostatniej chwili zdecydował, szybciutko. Kto już dobra? Kto znalazł jedną pandę, która jest inna? Szybciutko. I? Zero. Uwaga. Już kończymy. Ja już muszę się z wami żegnać. I? Wreszcie. Halo, halo, kogo witam? Mnie, Witosz. Witam pana serdecznie. Poproszę o numer tej pandy, o literę, cyfrę. C3. C3 jest to dobra odpowiedź. Jest pan gotowy na grę o bonus? No jestem, sir. Dobrze, w takim razie czytam pierwsze pytanie. Kto zagrał rolę Tadeusza Norka w serialu Miodowe Lata? No ten... Cezary Żak. Wróć, Artur Barciś, Boże. Pierwsza odpowiedź się liczy, ale Artur Barciś to... To dobra odpowiedź. Się pan pospieszył za bardzo. Aj, no czasami tak się zdarza. Naprawdę pozostałe pytania były bardzo, bardzo fajne. Były bardzo, bardzo proste. No szkoda, szkoda, że tych 100 tysięcy się nie dało rozdać, ale oczywiście gratuluję równie wysokiej wygranej w wysokości 10 tysięcy złotych. No czasami tak się zdarza, mam nadzieję, że jutro pójdzie nam lepiej, jutro także o 20 ja się z wami spotkam, no i zobaczymy jak to będzie, mam nadzieję, że komuś tego bonusa rozdam. Jutro reżyseruje Kamil, więc też będzie bardzo wiele ciekawych zagadek, mam nadzieję, że też będziecie z nami, że oczywiście nas nie zostawicie i oczywiście zapraszam jutro, godzina 20, będę tutaj na was czekał, mam nadzieję, że także wiele ciekawych innych zagadek rozegramy. Do zobaczenia, do jutra.